Okej, zobaczmy zatem, co koleżanka ma do przekazania w swoim filmiku. Annyeonghaseyo. I dziś mam kolejny temat z serii tematów związanych z Azją i dziś opowiem wam troszeczkę o treini. Czekam, będę się mruczyć. Więc może zacznijmy od tego, kim są treini. Treini to osoby, które udają się do jakiejś wytwórni, zostają przyjęci przez jakąś wytwórnię wszystko i chcą się zgadza. W przyszłości być gwiazdą. A może tak wytłumaczę wam to bardziej od początku. Okay. Bo chodzi o to, że w Azji jest... Pamiętajcie, nie w Korei, w Azji. ...niż w Europie czy w Ameryce. Ponieważ na przykład u nas taki typowy Janusz, taka Majka, wrzuca sobie filmik na YouTube, jak śpiewa albo tańczy, wynajduje jakiś menadżer i bum, jest gwiazdą, bo ją wypromował, bo zrobił to czy tamto w kierunku, żeby ta osoba stała się. Nie, to tak nie działa. Ja wiem, dlaczego ty tak powiedziałaś, bo ty lubiłaś Dawida Kwiatkowskiego i to był kiedyś twój ultimate gwiazd, więc nie szkaluje, prawda? No, tam tak prosto nie ma. Fajny ten K-pop jest, no nie, wszystko super, fajnie. Ale jednak gwiazda K-popu musi przejść pewną drogę, żeby zostać tą gwiazdą. No możesz sobie próbować, możesz sobie wrzucać te filmiki na YouTubie. Nikt tego nie robi. Ale i tak na pewno nie będziesz miał tak, że bezpośrednio zostaniesz gwiazdą. Musisz przejść okres training. Więc jest tak, mamy kilka wytwórni, sporo mamy tych wytwórni, mamy trzy główne, i GSM i JYP. Posłuchajcie, jak artyści YG mówią o YG. Posłuchajcie, jak artyści JYP, tudzież współpracujący z JYP, mówią JYP. I resztę wytwórni jakichś tam mniejszych. No i tak, wymyślam sobie, że chcę zostać gwiazdą. Mam. Mamo, chcę zostać gwiazdą! Śpiewać. Dobra, idę na casting. No i idę na casting do tej czy do tej wytwórni. Do wytwórni na casting możecie przyjść raz, już potem, jeżeli cię wytwórnia nie przyjmie, no to już raczej się nie pchaj, bo na 100% cię nie przyjmą, no na 99%. Otóż jest to gówno prawda. Nawet w komentarzach ktoś wytknął, że Irene z Red Velvet była na castingu dwa razy. Potem było w chuj artystów, którzy poszli na przykład do do IG, gdzie się nie dostali, po czym trafili do, nie wiem, kurwa, SM-u? Na castingi przychodzi masa ludzi. Z całego świata praktycznie, no bo wiadomo, no nie tylko w Korei są ludzie, którzy chcą tworzyć K-pop. Czy widzieliście przed tym, co ostatnio było z Rainia bodajże, widzieliście jakiegoś artystę K-popowego, który nie był Azjatą? No i konkurencja jest ogromna. Czasami jest tak, że potrafisz super śpiewać, super tańczyć, być super aktorem, w ogóle mieć super piękny wygląd, być super szczupłym, pięknym, idealnym. Nie przyjmą cię, a przyjmą takiego kogoś, kto będzie troszkę tańczył, troszkę śpiewał. Co ty pierdolisz? Troszkę coś tam teatrzył. Po prostu był takim kimś, co coś tam potrafi. No i czemu nie przyjęli tej super osoby? No bo na przykład ta super osoba weszła i się przedstawiła. Czekajcie, ja to chcę usłyszeć jeszcze raz. Weszła i się przedstawiła. Weszła i się przedstawiła. Weszła i się przedstawiła. Weszła i się przedstawiła i dlatego ją wyjebali. Kurwa! Od razu mówię, że informacje, które wam przekazuję, są na 100% poprawne i ponieważ mam koleżankę, która trenuje w IG, nie ma. Nie wymyślę tutaj nic nowego, więc... Od razu mówię, że informacje, które wam przekazuję, są na 100% poprawne i ponieważ mam koleżankę, która trenuje w IG, nie ma. IG. W czym, kurwa? Moje mam zdalić imienia nazwiska, ponieważ jest to, no, że tak powiem, nielegalne, grozi jej to wyrzuceniem. To jest nielegalne, żeby powiedzieć, jak ona się nazywa. To jest nielegalne. Na pewno ktoś z YG w tym momencie ogląda ten filmik. Nie, przepraszam, z IG, prawda? To jest zupełnie coś innego. Ktoś z IG ogląda w tym momencie ten filmik i mówi: patrzcie, ona powiedziała nazwisko tej trainee, co mamy ich 500, to wyjebiemy ją. Także ja muszę uważać i ona musi uważać bardzo, ale nieważne. I no ona musi tak bardzo uważać, że aż powiedziała śpiewać, tobie, rapować, że jest trainee w YG. Umiesz modeling, umiesz tam jakoś grać, tak? Masz obeznanie z kamerą, masz super tekst, nie wstydzisz, super, fajnie. Dostałeś się do wytwórni. Tak. No i co ciebie teraz czeka? Jesteś w tym momencie odcięty od rodziny. Po pierwsze, jeśli wyjeżdżasz gdzieś, załóżmy, jesteś z Ameryki, tudzież z, kurwa, Chin i dostałeś się na castingu do jakiejś wytwórni. Wyjeżdżasz tak de facto szkolić się,
wyjeżdżasz ewentualnie do pracy, to jest tak jakby połączone ze sobą, prawda? Pro tip. Kiedy masz powyżej, powiedzmy, 19 lat i jedziesz na studia, jest bardzo duża szansa, że wyjedziesz z domu, wyjedziesz od rodziny i nie będziesz z nim mieć takiego dobrego kontaktu. Dostajesz pokój, warunki akademickie, 12 osób w małym pokoiku ciśnięte. 12 osób w jednym pokoju to warunki akademickie. To ja pierdolę, to ja studiuję na jakiejś zajebiście elitarnej szkole w takim razie, bo kiedy byłem jeszcze w akademiku, to miałem 2 osoby w jednym pokoju. Okej. Nie masz kontaktu z rodziną, nie masz kontaktu z przyjaciółmi, nie możesz mieć Facebooka, Instagrama, nie możesz dzielić się z nikim swoimi wiadomościami, co tam się dzieje. Nie możesz oddawać moczu i nie możesz oddychać. Kogoś z rodziny i jeden wybrany numer. Resztę nie możesz mieć kontaktu, nie masz prawa nawet. Okej, a więc ktoś, kto jest trainee w EG i nie może mieć numeru, nie może mieć kontaktu z kurwa kimkolwiek spoza EG, poza tymi osobami, które wymieniłaś, skontaktował się z tobą i opowiada ci o tym, jak to jest. Legit. No i właściwie jak to wygląda? Co ty tam robisz? Trenujesz? Trenujesz? No kurwa, no trenujesz. Shit. Jesteś trainee, to trenujesz. Właściwie jest to taki poniekąd trochę obóz koncentracyjny, bo nie masz tam żadnych praw, nie możesz tam nic. Tylko... Bycie trainee jest jak bycie w obozie koncentracyjnym. Musisz być dobry w treningu. I musisz być dobrym uczniem. Złota zasada. To, co mówi menadżer, jest świętością. Albo powiem, nie chce mi się tego robić. Tam są drzwi. Protip, kiedy jesteś w pracy i powiesz, nie chce mi się tego robić, szef też ci powie, wypierdalaj. Czyli tak, ogólnie takie same zasady jak w każdej normalnej pracy. Treningów, jakby takie egzaminy, no i jeżeli menadżer widzi, że nie zrobiliście postępów, tam są drzwi. Z nauki musisz być dobry. Oczywiście, że mają egzaminy, ponieważ jeśli jesteś na studiach, też masz kurwa egzaminy, które sprawdzają, jakie zrobiłeś postępy, bo jeśli nie zrobiłeś postępów, to wypierdalaj. Przedmioty jak chiński, japoński, angielski, bo nie w każdej szkole jest angielski. Czasami jest japoński, czasami jest angielski, to jest na przemian. No musisz po prostu znać języki chiński, japoński, koreański, angielski, płynnie. Płynnie. Płynnie! Mniejsze, ale egzaminy masz normalne. Mimo, że uczysz się mniej i nie masz czasu się uczyć w domu. Okej, jeśli jesteś na studiach i chodzisz do pracy, żeby się utrzymać, też nie masz czasu się uczyć i też musisz je zdać. Mimo bardzo dużego wysiłku fizycznego, w sumie psychicznego też, to zaraz powiem, dostajesz 2 posiłki jak dla kurczaczka. Czemu? Wy zauważyliście, że te wszystkie gwiazdy wyglądają jak skrajnie wychudzone. Dlaczego? Widziałeś kiedyś Shindonga? Nie, czekaj. Wiesz, kto to jest Shindong? Wiesz, kto to Super Junior? Przesypiają. No, jak w ciągu tygodnia śpisz po 2 godziny, to kiedyś to trzeba odespać. I w tę niedzielę najczęściej po prostu oni śpią. No na przykład rozkład dnia treningu. Chciałbym tylko zauważyć, tak zupełnie poza tematem, że bardzo podoba mi się to, że w tle leci chiński Eldorado, gdzie Tao śpiewa, że we are one. Właśnie te podstawowe przedmioty. 9 dni wszystkich treningów, taka ogólna rozmowa. 21, uwaga, obiad. Tak, obiad. Podejrzewam, że jej koleżanka, która jest trainee w EG, napisała słowo dinner, które może znaczyć równie dobrze obiad, jak i kolację. Ale tak, to jest obiad, prawda? Treni, późniejsza gwiazda, musi być też silna psychicznie. Więc menadżer, czy tam też ci twoi trenerzy będą po tobie jechać, wytykać najmniejsze błędy, że tutaj to coś źle zrobiłeś, że to się w ogóle do niczego nie nadaje, że to w końcu to obóz koncentracyjny, czy kurwa full metal jacket? Did your parents have any children that lived? Sir, yes sir! I bet they regret that! You're so ugly you could be a modern art masterpiece! What's your name, fat buddy? Sir, Leonard Lawrence, sir! Lawrence! No, trochę też po to, żeby... Bo góra chce się wykrzyczeć, to się wykrzyczy na tych, co trenują. Bo oni tak zarobić nie mogą. Ale właśnie jest to też jako wzmacnianie charakteru trainee, co jest to boli podobno bardzo. Ja wiem, że ogólnie wytwórnie przez długi czas miały absolutnie wyjebane na zdrowie swoich, prawda, podopiecznych. Były te wszystkie jazdy z SM, z Hangengiem i tak dalej. Ale po pierwsze to się zmieniło. Po drugie, po chuj komu ten trainee, jeśli im po prostu kurwa umrze?
No i właśnie, to jest nielogiczne, po tym wyniszczający okres, którego co takie coś wspominać. Można podać kogoś do sądu, tak tylko mówię, takie traktowanie, to okres treningu, tak dalej, po prostu mówię, że oni nie chcą sobie tego przypominać. To nie jest obóz koncentracyjny. Na przykład mój zespół, to jest już z zespołem. No i masz debiut, jesteś gwiazdą. Fajnie. No już wiadomo, tutaj jest z normalnym składem zespołu, mieszkasz w tym dorwie. Ale myślisz, że to już nie będziesz trenować, a co? Dalej masz trening, dalej ci mówią, co masz jeść, jak masz jeść. Protip numer dwa. Jeśli jesteś sportowcem i wygrałeś 500 złotych medali, to jeśli przestaniesz trenować, to już żadnego więcej nie wygrasz. To tak tylko mówię. Więc nic kurwa dziwnego. Jakby dają bardziej otwartą rękę dla swoich gwiazd. Pozwalają im pisać własne teksty, własną muzykę, decydować sobie oczywiście za zaakceptowanie wytwórni. Ale no, musisz trenować cały czas. Musisz cały czas trzymać wagę, musisz cały czas wyglądać. Skandale typu jakieś tam, no nie wiem, upicie się i jakieś imprezowanie w K-popie. Nie, już cię nie... Cały czas jesteś jakby pod opieką wytwórni i cały czas musisz się wytwórni podporządkowywać, mimo że zadebiutowałeś. Wytwórnia musi zaakceptować twojego chłopaka czy tam dziewczynę, bo nie możesz mieć chłopaka w okresie trainee. Nawet nie możesz się z nikim zadawać w okresie trainee. Nie możesz się z nikim zadawać w okresie trainee, ale moja koleżanka, która jest trainee w EG, powiedziała mi to wszystko. Bo chodzić do szkoły normalnej. To ogólnie okres wykańczający, straszny. Straszne miejsce, obóz koncentracyjny. Ona ponownie porównała okres trainee do obozu koncentracyjnego. I tu macie mi, czemu mnie tam ciągnie. Pozwólcie, że odpowie za mnie. Tadeusz Sznuk. Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. No. Do jakiejś wytwórni? Dlaczego ja cały czas trenuję, śpiewam, tańczę i chcę być w tym trainee? Nie wiem, no. Mnie nie zrozumiesz. Po prostu, no niektóre osoby tam ciągnie. Ja wiem, że i tak nie będę trainee, no bo... głupie marzenia. Są osoby lepsze ode mnie. Jesteś Polką. No myślę, nie będziesz trainee. Gmatwałam z tym trainee, ale mam nadzieję, że coś tam zrozumieliście, że wytłumaczyłam wam trochę ten temat. Cały trainee. W sumie to jest taki pierwszy mój vlog, w którym tak opowiadam o czymś konkretnie. Nie potrafię tego robić. Zresztą widzieliście, jak gmatwałam. Ale mam nadzieję, że zrozumieliście. Jak ja, zapraszam na bloga, gdzie ma się to wszystko prościej opisane. Wiem już wszystko. Dziękuję za oglądanie filmiku. Samida! Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że... Dobra, wiele rzeczy, które tam powiedziała koleżanka, to jest prawda. Oczywiście jest w chuj ciężko, jak jesteś w trainee. Ale tak wygląda życie! Żeby coś osiągnąć, trzeba coś kurwa zrobić. Trzeba coś umieć. Trzeba się starać. Obóz koncentracyjny. Bycie trainee. To jest to samo. Taka jest konkluzja z tego filmiku moja. Więc innymi słowy, czy koleżanka chciała powiedzieć, że osoby w obozie koncentracyjnym były kurwa trainee? Nie no, no to tak trochę przesada, ale... EG. Ale słuchaj, no powodzenia ci życzę, zostań tym trainee i niech cię zamkną tam w tym twoim obozie koncentracyjnym z twoją koleżanką, która jest trainee w EG. Myślę, że to będzie bardzo fajne, bo będziesz wtedy mogła zweryfikować to wszystko, co ona ci powiedziała. Polecam, jasne, próbuj dalej, dawaj, rapuj, tańcz, rób cokolwiek. Tam są drzwi. Tam są drzwi. Tam są drzwi. Tam są drzwi.